Jeszcze pani poseł Gabriela Lenartowicz, Koalicja Obywatelska. Pani marszałek, Wysoki Sejmie, panie ministrze, jak tak pana słuchałam, to jako żywo przywoływał mi się przed oczyma obraz radosnego kicenia zajączka w kierunku pasztetu wielkanocnego. Naprawdę, żadnego konkretu, opowieści, podam przykład. Tak naprawdę komisja od początku i wszyscy my, którzy braliśmy udział w wysłuchaniach, zarzucali podstawową rzecz. KPO musi być skonstruowane tak: reforma, inwestycja i wskaźniki, które potrafią sprawdzić, czy zostały osiągnięte. Ani reform, ani wskaźników nie było. Przykład zapowiada pan gwałtowny, wynegocjowany wzrost udziału odnawialnych źródeł energii. Jak to chcecie osiągnąć w ciągu 6 lat? Obecnie moc zainstalowana w OZE, i to zainstalowana, a nie uruchomiona, to jest 14,2 gigawata. Chcecie ją prawie podwoić w ciągu 6 lat. To co? Chcecie odkręcić reformę i udostępnić rzeczywiście dla energetyki wiatrowej, lądowej te moce? I pytanie na koniec. Ile wydaliście już a konto KPO? Kwalifikowalność wydatków była od lutego 2020 roku. Jestem przekonana, że wszystko to, co ma być zaliczką, już wydaliście. Proszę bardzo kończyć, pani poseł.